W dniu dzisiejszym przed godziną 17 miejskie stanowisko kierowania w Białej Podlaskiej otrzymało informację o wypadku na ulicy Jana Pawła vis-a-vis sklepu Błonie. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastaliśmy samochód osobowy Fiat Panda, który uderzył w słup elektryczny. W pojeździe tym znajdowała się jedna osoba, kierowca, który nie mógł wyjść o własnych siłach z pojazdu z tego względu, że był pojazd z jego strony zakleszczony. A żeby wydobyć tego kierowcę, musieliśmy użyć specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. Obecnie ten kierowca znajduje się na obserwacji bielskiego szpitala.